Dzień dobry, zapraszam na kolejną lekcję biologii dla klasy szóstej. Dzisiaj omawiam pierwsze z organizmów zwierzęcych. Pierwsze spośród bezkręgowców, które omówimy, to parzydełkowce. Są to zwierzęta żyjące w wodach, zarówno słodkich, jak i słonych. Meduzy, ukwiały, koralowce. Parzydełkowce to typ dwuwarstwowych, wodnych, osiadłych lub pływających zwierząt tkankowych o promienistej symetrii ciała, charakteryzujących się obecnością komórek parzydełkowych. Żyją samotnie lub tworzą kolonie. Osobniki dorosłe występują w postaci polipa lub meduzy. Osiągają rozmiary od kilku milimetrów do dwóch metrów. Parzydełkowce odżywiają się innymi zwierzętami, używają swoich komórek parzydełkowych do polowania. Upolowane stworzenie jest pobierane przez otwór gębowy do jamy chłonąco trawiącej. Ten sam otwór służy do wydalania niestrawionych resztek pożywienia. Schemat działania parzydełka Na skutek podrażnienia końcówki ostro zakończona nić wystrzela z komórki parzydełkowej i wbija się w ciało ofiary, wprowadzając paraliżującą toksynę. Operculum, kolor niebieski to właśnie ta końcówka. Kapsułka, kolor czerwony. Ciecz paraliżująca, kolor żółty. Skóra ofiary, kolor szary. Tkanka ofiary, kolor różowy. Budowa polipa i budowa meduzy. Polip to osiadły parzydełkowiec, ma walcowaty kształt, może żyć samodzielnie lub w kolonii. Meduza, pływający parzydełkowiec o kształcie przypominającym parasol. Budowa polipa. Stopa, czyli miejsce przytwierdzenia do podłoża. Jama chłonąca trawiąca. Otwór gębowy, Czułki. budowa meduzy. Czułki z komórkami parzydełkowymi znajdują się na brzegach parasola. Ramiona gębowe okalają otwór gębowy, jama chłonąca trawiąca. Gonady gruczoły rozrodcze. Do parzydełkowców należą. Stółbiopławy, krążkopławy, koralowce. Stółbiopławy to zwierzęta prowadzące osiadły tryb życia w koloniach, w większości żyjące w morzu, ale w Polsce można w wodach słodkich spotkać stółbie pospolitą, która osiąga wielkość około 1 cm i nie tworzy kolonii. Krążkopławy to na przykład meduzy. W Polsce w Bałtyku można spotkać hełbię modrą. W rozwoju tego zwierzęcia występują dwie postacie, meduzy i polipa. Koralowce, ta grupa parzydełkowców to wyłącznie polipy, mogą żyć samotnie, jak ukwiały, ale najczęściej tworzą kolonie. Koralowce tworzą rodzaj wapiennego szkieletu zewnętrznego, na którym po obumarciu polipów osiedlają się ich następne pokolenia. Z tych szkieletów powstaje po latach rafa koralowa. Cykl życiowy krążkopławów. Na rysunku od 1 do 8 zobrazowany jest rozwój polipa 9 i 10 wytworzenie się krążków 11 uwolnienie efyry 12 14 przekształcenie efyry w dorosłą meduzę. Rafa koralowa to środowisko wodne najbogatsze w gatunki. Bytują tu tysiące gatunków krabów, ślimaków i ryb o wręcz bajkowym ubarwieniu. Są chętnie odwiedzane przez płetwonurków. Części rafy koralowej wystające z wody, z czasem przekształcają się w miejsce odpowiednie do zamieszkania dla człowieka. Rafy są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia i skażenia wody. Parzydełkowce są drapieżnikami, żywią się bezkręgowcami lub małymi rybkami. A same są pokarmem ryb drapieżnych. Jad niektórych parzydełkowców może być niebezpieczny. Na przykład żeglarz portugalski ma bardzo silne parzydełka, które mogą być groźne dla człowieka, zwłaszcza że występuje w dużych skupiskach. Koral szlachetny tworzy krzewiaste kolonie osiągające wysokość do 40 cm, o gałązkach do 4-6 cm grubości. Właśnie te szkielety, wytwarzane przez niewielkie polipy, wykorzystuje się jako materiał jubilerski do produkcji ozdób, ponieważ zachowuje czerwony kolor po osuszeniu. Dziękuję to wszystko na dzisiaj, zapraszam na następny odcinek.